Hej, witam was z powrotem w Still Life 2. Musiałem sobie, jak już słyszeliście, a może nie, w filmiku, który nagrałem z Doty 2, że musiałem trochę odpocząć od tej gry i chyba jest trochę za głośno. Mogę ją przyciszyć troszkę. Wiem, że muzyka jest dziwna, ale okej. Wymyśliłem, kiedy patrzyłem sobie na moje filmiki, że możemy stanąć za tą kratką. Ona była pod prądem, prawda? Podpięta pod prąd. Może... Co się dzieje? Halo? Uff. Nie, co? What? Pomogłem tak zrobić raz. Ja zwariuję. Co kurwa się tu dzieje? O. Dobra, się bardzo cieszę, ale ja nic nie widzę! No, dzięki Bogu! Może to Fraps mi coś robi, nie wiem. Cholera. Nieważne, nieważne. Ale męczące jest ta frustracja. I chodzi mi o to, że może teraz do mordercy mamy zadzwonić. O, przepraszam. No na dół zjeżdżę, hej. Ładę. Może tak. Pff. Czy to widzicie, co ja? O, coś tu migało. O. Muszę w konkretnie... O. O. Yeah! Przepraszam, kurwa. Mogę strzałkami? Że ja wkrótce przedstawienie dobiegnie końca. Nie mogę kółkiem od myszki. Stop. I wszystko wróciło na górę. O, o! Jest! Jest! I'm outside, behind the house. Come find me, if you've got the balls. It's about time. You seem to have finally understood who's the master of this game. No i moim zdaniem, co za problem? Zastrzelić skurwysyna i już, koniec gry. Skuć go, kurwa, cokolwiek. W nogę mu strzelić, nie wiem, no. Kto to? Garrison? Garris, znaczy się ten? He's dead. A. The world will be a better place without him. I might as well go get Hernandez now. When she's out of danger, I'll try to find Garrus. No nie, no to nie Garrus, to co nie rozumiem. O co chodzi z jego twarzą? Nie rozumiem. Coś musimy przeszukać go. O! Opuścił klucz elektroniczny. A folded piece of paper with something scribbled on it. Namleko? I would have preferred to arrest him by the book, but he didn't give me a choice. Okej, okej. I w ręku. There are barely legible initials on the back of this glove. SSP, SSP. 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 Those letters again. A folded piece of paper with something scribbled on it. Namleko? Namlecko czy namlecko? A folded piece of paper with something scribbled on it. Namleko? A, od tyłu to jest Oakleman. Okej. To pewnie jakieś hasło do komputera. Dobra, zapiszę. Zanim znów mi wywali black screen. Bum, bum, bum. To akord muzykę lubię, jak już mówiłem, wiele razy pewnie. Ale to jest wyrwana z jedynki. Zdecydowanie bardziej niż... To nie jest zła gra, naprawdę, ale czasem frustruje, naprawdę.
nie musimy iść do piwnicy. Albo nie zaraz, może chodźmy do włazu. Powiedzmy temu. Wow, what the... Okej. Powiedzmy Palomie, że wszystko okej. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Skoro nie ma mordercy, to już wszystko w porządku. No oprócz, wszyscy zginęli w ogóle. No, kochana, biegnij, biegnij. Co jest, co jest? It's impossible to open. What? Czyli jednak do komputera otwieramy? Cholera. Popatrzcie, że tak. On go zamknął? Kiedy on go zamknął? Dobra, jedziemy tu. Te odgłosy mnie rozwalają. O, sztywną rękę prawą miała, widzieliście? Co tak... sztywna? Ta ilość przejść jest moim zdaniem strasznie przesadzona. Okej, okay, do komputera. Z tymi laserami by było dziwnie, nie ciężko może aż tak. Okej. Okay. Tylko SSP co tam da? Morderca. O, zalogowano. Coś nie działa. A czy zdjęć nie oglądaliśmy? Tak, zdaje się, że oglądaliśmy. Tak, zdjęcia tak. Sterowanie drzwiami. Wschodni włas, tak to był? To było to chyba. Okej, okay, otwarty. Kamery przemysłowe. Uszkodzone. Okej. Okay. Okej. Coś jeszcze tu mam do zrobienia? Akta Carsona. Carson file. This file was not available the first time I accessed the computer. Akta studenta, nazwisko Carson, imię David. Sygnatura N. Nie wiem, co tam jest. To jest. Nie wiem, co to jest. 1990004 85 CI. Wiesz, to zapiszę sobie to, bo nie jestem pewien, czy to będzie przydatne, czy nie. N, jakieś coś tam, 1990. O, wybaczcie na chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem. 1990004 85 CI. Albo CI1. Nie, CI. Nazwisko Carson, imiona David, data urodzenia 31 maja 1971 roku, wydział reżyseria, data przyjęcia 27 czerwca 1990. Dobre, oceny dobre. No zdjęcie jego aplikacji, tak. Zatwierdzenie. So, this is the face of David Carson. Shit. O, w dupę. He's the prisoner from the shelter. This asshole pretended to be one of the killer's victims. Oh, and to think I left him downstairs with Hernandez. O, w dupę. Dobra, to szybko, szybko. Zapisujemy, rzecz jasna, kurwa, tego się nie spodziewałem. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Klikli, klikli, klikli. I tyle teraz przejść. On to już sobie ją pewnie pound her ass totally. A wyszedł nowy odcinek South Parku. Nie taki wybitny, jak miałem nadzieję, że będzie, ale cieszę się, że kontynuują tę serię. No, Victorio, proszę cię, po schodach nie umiesz wchodzić. Ale nie, przyznajcie, kochani, przyznajcie, spójrzmy prawdzie w oczy. Strasznie tani chwyt, znaczy zabieg tych twórców, że wszystko dzieje się w jednym miejscu. Kasło światło nagle, czy co się stało? Jezus Maria, nie wiem, co się dzieje w tej grze już w ogóle. Z tym wykrywaczem metalu to zresztą. Chyba wiem, co mieliście na myśli niektórzy, mówiąc mi, że
Zawiodę się strasznie na tej grze. Faktycznie jedynka ją deklasuje. Nogę sobie przytrzasnął, a nie szkodzi! MacPherson. Power. I po co zamykasz ten właz? Żeby ktoś cię zamknął od góry, tak? Hernandez? No one here. Where'd they go? Kurwa no. O, tutaj można wejść do niego tego. O, w dupę. Bastard. He played along so we'd trust him. Czy to nie jest ten koleś, tak, ten Anderson? Czy to on, tylko jest normalny? Film books. Carson's favorite. O, okej. It's welded shut. I wonder where this ventilation shaft leads. Mógł ktoś użyć chyba, tak? Mam jego pistolet. It'll never work. Wytrych. It's not this. Jest zaspawane, więc co mam zrobić? Nie mam pojęcia, nie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Okej. Okay. A, ten rysunki to. There's no doubt about it, this guy's a real psychopath. A kiedyś było zwątpienie? The bars haven't been forced. Stop. Tu może czegoś ale nie mam sprzętu przecież. To dlaczego mam tutaj coś? The bars haven't been forced. Przepraszam, ale tak mi zaburczało w brzuchu teraz, Jezu. Zgłodniałem, że hej. To dlatego, że pomyślałem sobie o Hernando. O krew? Looks like this grate was used as a weapon. Must take a sample of this clue. Teraz, naprawdę. Okej, okay, tutaj chyba nic nie zrobimy. To było, gdzie była tutaj Victoria wcześniej. Ale zaraz, mamy kartę występu. Let's see what's hiding behind this door. Dlaczego nie wzięłaś tego prętu? Kill off. Nie kusza. A crossbow. Killer must have used this to shoot at me. Call me old school, but I prefer a gun any day. A crossbow. Dobra. Electronics books. Nie mogę z tym nic zrobić. Taśma samoprzylepna. Okej. Żyłka. Gdzie ta żyłka? A, tu, okej. Gwoździe jakieś, czy co? Mogę wziąć, pudełko otworzyć? Testing kit. I could probably use it. Oh, okay. A map showing the traps installed in the house. That would have been helpful to have before. Yeah. Apteka. A loaded gun is somewhat more useful. Okay, mina. Apteka mi się pewnie nie zmieści. A nie, okay. To znaczy, że mogę zostać jeszcze ranny. Kurde, myślałem, że koniec tych. Słyszycie to? A, przepraszam, to u mnie. Przedłużacz. Czy ja powinienem... Pewnie ta. Tam coś też leży jeszcze. Elektryczny wytrych, okej. Military music. This is my electric lockpick. The tension wrench is missing, and the battery's gone. This is my nie mogę wziąć po prostu.
police report. Interesting. So this is the man who died electrocuted by his own trap. Komenda policji w Los Angeles. Raport policyjny, wydział 15. Sprawozdający Vincent Gualtieri. Numer odznaki 13674. Data 19 września 2003 roku. Dotyczy powód Henry Stanwell. Oskarżony Terence Curtis. Okoliczności zdarzenia. Curtis był podejrzany w sprawie pobicia z ciężkim uszkodzeniem ciała Henry'ego i Toma Stanwellów. Został aresztowany o 5 rano w mieszkaniu, które wynajmował w stanie Queens. Aresztowania dokonali posterunkowi Alistair i Sanchez. Curtis stawiał opór, więc funkcjonariusze musieli użyć siły, aby go obezwładnić. Przy aresztowaniu obecny był agent do zadań specjalnych James Hawker z nowojorskiego wydziału FBI. Chciał on przysłuchać Curtisa w sprawie śledztwa toczącego się na szczeblu federalnym, postępowanie w trybie karnym. Posiedzenie sądu zaplanowane na 20 września. Postępowanie umorzone z uwagi na wycofanie oskarżenia przez powoda. A, to jest ten właśnie morderca, tak? Terence Curtis? What has he got to do with this story? No właśnie go zabiłaś. Computer books. A killer in the hands of another killer. Okej. Zaraz, czy ja mogę... bo ona powiedziała, że czegoś tu brakuje, tak? Powinienem próbować majstrować rzeczy. Może widelec odłożę? Zaraz, mogę analizę robić. Looks like this grate was used as a weapon. David Carson. To krew Carsona. A, tutaj jeszcze tutaj. This can't possibly work. Przecież to krew. Czy mi się coś wydaje? A, odciski palców chciała zdjąć. A Hernandez zwalnęła w łeb po prostu tego. Gdzie oni poszli? Stop. Jak? Nie mogę tego? It'll never work. It's not this. Okej. It'll never work. Czujnik zapachów, tak. Najważniejsze teraz jest poznać... Może mikroskop? This can't possibly work. Penseta? It'll never work. Proszek do zdejmowania? Okej. I teraz... to? Mamy odciski. David Carson. A co nam to teraz da? Czy ja mam coś, żeby tego użyć? No idź, kochana, proszę cię. Przepraszam, że podnoszę tak głos, ale... Dobra, aptekę zostawiamy tu. A może mina będzie potrzebna? Naprawdę? Zegarek. Pewnie pilot mogę zostawić. Widelec? A to mogę pewnie zostawić magnes i struna? Chyba nic. To za różnica, który scyzoryk, nie? Spray dezynfekujący. Już zostawię na wszelki wypadek.
I zaraz, ja mam możliwość niszczenia. O! A na początku, Wiktorio, wróćmy się potem przedłużać, co? Trudno. No. O, przepraszam was, wow. Nie wiem, co z tym zrobić. Dobra, spróbujmy. O, telewizor tu ma. Nawet obszar obkryci będzie w dosie. Niedobrze. Rozwalimy miną. Najprawdopodobniej. Maybe it'll get me somewhere, but not like this. Bad idea. Co teraz z tym zrobić? O! Co to miało być? Przecież to była naciskowa, nie ciągnięciowa, czy jak to powiedzieć, nie wiem. To jest okej, no. Nie jestem tak inteligentny, żeby to zrozumieć po prostu, przepraszam. Raczej mądry, bo tego mądrości bardziej potrzeba jakiejś... Film books. No. Carson's favorite. O, mogę tutaj coś ten... zrobić. Bad idea. I do zdejmowania odcisków palców? Palcy? Ale po co mi jest to teraz tak naprawdę? Po co? Ja wiem, że to Davida Carsona są, no... Gdzie my jesteśmy, cholera? It's impossible to open. Mamy klucz. Aha. The lock isn't the same color as the others. Aha. Another locked door. The lock looks easy to pick with a good pick tool. I should be able to pick the lock. Spodaj. O, otwarte. Krew. More blood. Nie mogę, no ta. Pewnie Carsona. No, chemiczna, prawda? Tak. O, mam tutaj jakieś liczby. There's a reference number for the door. T082445. 5. Okej. Okay. Z drugiej strony też były jakieś cyfry. Znaczy jak coś tam było jakieś. Chyba to jest to samo. There's a reference number for the door. T082445. Okej. Mogę to wejść? Aha. Okej. Czy ja czegoś potrzebuję teraz? I teraz mógłbym odwołać. Użyłem wide. Okej. Czy ja mogę teraz, bo brakowało tam baterii czegoś, prawda? Nie idź tu, Wiktorio.
Ale w szczęście. Tylko nie spodziewałem się, myślałem, że z scyzorykiem bardziej to otworzyć niż... This is my electric lockpick. But the tension wrench is missing and the battery's gone. I działa. Ty dziadzie. Okej, idziemy otwierać. Nie tędy, nie tędy. Ej. Looks like he really had some fun with Hernandez. She was lucky to get away. O, zaraz, tu jeszcze coś. There's a unit flag that matches the carvings I saw. Nie mogę zdjęcia zrobić, nic. No dobra. Mamy wszystko, co trzeba, żeby otworzyć tamte drzwi. Victoria, Victoria, Victoria. Victoria. Okej. Chyba czas zapisać. Po tej muzyce od razu wyczaiłem. Okej, wstecz. Kontynuuj grę. Wchodzimy. The computer's off. No co ty. Klawiaturę bierzemy, okej. Still life, a video game. Weird. The lead character looks like me. Beautiful and rebellious. That's right, baby. Easter egg? The powering is controlled by a biometric device. And it obviously doesn't recognize my fingerprint. Czy mogę jakoś to... Przepraszam, tym? It'll never work. Nie mogę rzucić tego odcisku palca? Już mam odciski palca Carsona. Bad idea. Okej. No dobra, to chodźmy tą drabiną na górę. To nie wydaje się być dobry pomysł. It's impossible to open. Ach, oczywiście. Czyli teraz musimy wrócić do tego komputera. Popatrz tutaj coś. Nie, okej. Dobra, mamy tam jeszcze schody na górę. Schody do nieba. Tu coś jest, tak czuję. Wiem, że zapisywałem, ale jeszcze raz zapiszę. Zginę? A! Dziwne. A valve. But the opening mechanism has been removed. To nie zamknięte. The writing on the door is illegible. O rany. Czy mogę czegoś użyć na tym? Te... coś... zero... To jest dwa chyba, albo jeden... Ja miałem ten numer moment... A nie, to nie to. Nie to. Nie zaraz, drzwi zamknięte pewnie. This door is locked. There's no visible lock. And that noise, it sounds like a circular saw. The door must lead to the cellar. Ta i nagle przestało. Czyli wracamy do komputera, tak? Pyk. Na dół. Dobrze, kochani, wiecie co? Ja się z wami żegnam jak na razie. Czy ja to nie mogę przejść, prawda? Tam dalej, nie. Na razie się z wami żegnam. Przed chwilą zapisywałem.
Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia następnym razem w Still Life 2. Siemanko.